Siemanko z Litwy! Jesteśmy w miejscowości Miedniki na tutejszym zamku, a już jakieś 500 metrów w tamtą stronę, najwyższa góra Litwy, do której zmierzamy. Będzie super. Będzie fajnie. Nie mam butów. I właśnie zdobyliśmy, prawie zdobywamy Józefową górę, która jednak nie jest taka łatwa. W grudniu, przy oblodzeniu. Do 2004 roku to właśnie Józefowa Góra była uważana za najwyższą górę na Litwie. Jednak naukowcy z Uniwersytetu Wileńskiego dokonali dokładnych pomiarów, no i wyszło, że jednak jest jedna górka o metr wyższa. Nazwali ją Wysoka Góra, jest gdzieś tam i właśnie będziemy tam jechać. Udało się. To zobaczymy, co będzie tam. Jeszcze nie jest pewne, czy ją zdobędzie. Auk stoi od Kauna w tą stronę. Może się uda dojść, jak się nie zabijemy po drodze. Jeżeli 293 metry to nie jest żadne wyzwanie, można przyjechać w grudniu, jak jest gołoleć. Wtedy robi się i zjeżdżam na pole. Nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie się utrzymać na poziomej drodze. Zobaczymy, czy wejdziemy na górę. Ja idę normalnie. Jak idę normalnie? No po trawie, a chodź tutaj na błotko. Wiktoria Secret na 200 metrów, połowa drogi za nami. A ty gdzie na skróty? O, tutaj już nie ślisko. No i co? Jesteśmy. Prawie. No, góra 293 to se dobudowali do 300 wieże, nie? Idziemy na wieżę. Jeszcze nie, do, nie mów hop. Ale górę już zdobyłaś, więc spoko. Można ginąć. Nie czujesz się pewnie na wysokości? Jakbym zjeżdżał w stronę schodów, to byłam. Proszę bardzo, widok na Litwę z najwyższego szczytu. Z najwyższej wieży na najwyższym szczycie. To jak tam podsumowanko? Widoczki. Ładne. Trudność? Było trudno. Ej, no kurczę. Nie zawsze wysokość świadczy o stopniu trudności. Tak. Bo są warunki atmosferyczne. Tak. No. I co jeszcze jest? I warunki. No i kolejna górka zdobyta, to i kolejna będzie upita. A czym upijać na Litwie? Jak nie? Tradycyjnym miodem pitnym je. Proszę Państwa, jakoś u nas ta tradycja zaginęła. A przecież to także u nas była kiedyś tradycja. Jednak na szczęście na Litwie ciągle żywa. Także za czwartą górkę 50% zdrówko, hej.